Bardzo serdecznie witam księdza biskupa, Andrzeja Wypycha, biskupa pomocniczego archidiecezji w Chicago. Cieszę się, że możemy rozmawiać. Księdze biskupie, ksiądz biskup jest duszpasterzem głównym w Polonii, w Chicago. No wiadomo, że w Chicago jest bardzo wielu Polaków. I sądzę, że biskup, który idzie do tych Polaków w Chicago, jest osobą bardzo potrzebną, bo jest głównym już pasterzem, jest ojcem dla tych Polaków. I jak święt biskup przyjął właśnie tą propozycję Ojca Świętego, że zostaje? Już pasterzem Polonii Chicago. A Szczęście Boże księdzu Fatowi, dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie tu do studia i za te piękne widoki, które proponujecie całemu światu. A, a my w Chicago również jesteśmy wdzięczni za to, że potraficie w ten sposób przekazać to piękno poprzez słowo pisane, ale również i poprzez radio, jak również i telewizję. A Pozdrawiam również wszystkich a, a słuchaczy i tych, którzy nas oglądają. Wracając do pytania, które ksiądz Infoat y, zadał mi, no oczywiście, w y, pierwsze to jest swe, swojego rodzaju wyzwanie i zaszczyt, że mogę to czynić, ponieważ y, jako proboszcz przez wiele, wiele lat również miałem przyjemność posługiwania y, nie tylko. Polonii, ale również innym grupom, bo w Chicago archidiecezja składa się ze wszystkich możliwych kultur i języków, które są w świecie i my to doświadczamy. Ale skoro ksiądz arcybiskup Chicago zlecił mi tę troskę o Polonię, przyjąłem to z największą radością, chociaż Muszę powiedzieć, że również i z, pewnym, z pewnymi obawami, ponieważ, tak jak ksiądz Infuad powiedział, to jest bardzo duża Polonia. Z radością, bo mogę dać to, co sam nauczyłem się w Polsce, a to, że jestem wyświęcony w Krakowie, że studiowałem w Polsce, ale również z obawą, czy moje umiejętności i to, co a posiadam, czyli będzie wystarczające. Dlatego dopuszczam moc Ducha Świętego, który sprawi, że zrobimy tyle, co tylko jest możliwe, bo będziemy to robić razem. I bardzo mi się spodobało to, co ksiądz Infułat przed chwilą powiedział, że biskup właśnie w tym wypadku jest ojcem. Ojcem, który gromadzi swoją rodzinę i ma do spełnienia a specyfikę swojego działania Właśnie w tym względzie. Po pierwsze, musi być tym, który y, zabezpiecza swojej rodzinie bezpieczeństwo. On musi widzieć, że jego rodzina jest bezpieczna. W tym wypadku również nie tylko jeżeli chodzi o sprawy duchowe, ale również sprawy społeczne. Dlatego też biskup nosi tą czapkę, mitrę, która mu przypomina o jego miejscu. Biskup musi jako ojciec, jak każdy ojciec musi również widzieć, że jego rodzina jest nakarmiona, ale nakarmiona zwłaszcza w dzisiejszych czasach pożywieniem, które jest zdrowe. My mówimy o ekologicznym pożywieniu dzisiaj, ale również w naszym środowisku różnego rodzaju są grupy, podgrupki, które mają widzenie świata inne niż to, które nam Pan zostawił przez posługę kościoła. Ojciec również to jest ten, który a, a, pokazuje drogę. A wiele w rodzinie również jest tych, którzy, mama, bracia, siostry, którzy rozmawiają, ale ostatecznie to ojciec pokazuje, w którym kierunku jego rodzina ma iść. Ja bym powiedział jeszcze czwarty element, który, o, o którym często nie myślimy, to ojciec jest tym, który y, uświęca swoją rodzinę. To jest jego obowiązek, żeby wiedzieli, żeby jego rodzina wiedziała, w tym wypadku moja rodzina, którą jest Kościół Polonijny i, po, i, i Kościół archidiecezji Chicago, żeby wiedzieli, że y, jest ojciec, który troszczy się o to, żeby byli święci. Najpierw ja muszę być święty, a później, żeby moja rodzina, ta Polonina, była również święta. Także moje działanie. To jest i radość, ale również i troska, którą chcę wyrazić poprzez swoje posługiwanie. biskup od razu podjął taki element ważny mianowicie ojcostwa. Biskup jest ojcem właśnie i dla Polaków, jest ojcem dla kapłanów. To są jakby dwa główne jakby sorty, które ksiądz biskup zabezpiecza jako ojciec tej polonii w Chicago. Właśnie, jak ksiądz pracuje się z kapłanami w Chicago? No tak jak w rodzinie, tak jak w rodzinie, czasami ta dynamika pracy jest różna. Ja podziwiam wielu kapłanów za wspaniałe oddanie służbie. Kościołowi Chicagowskiemu, ale nie tylko Chicagowskiemu, ponieważ oni często są łącznikami, ci, którzy z Polski przyjechali, są od, a również łącznikami z Kościołem Polskim, chociaż należą już do Kościoła Chicagowskiego. Moja posługa, jak powiedziałem, jest posługą dla Kościoła Chicagowskiego. U mnie akurat w wikariacie, w którym jestem i mieszkam i, i posługuję w imieniu kardynała Francis George, ordynariusza, czy jak tu w Polsce słyszę, mówi się biskupa diecezjalnego, nie ma za dużo polskich księży, ale z racji, że jestem właśnie delegatem kardynała do spraw Polonii, spotykam się z księżmi. Mamy około w tej chwili 110 księży, którzy używają język polski. Do takich czy innych duszpasterskich wyzwań, które mają. Spotykamy się na kilku poziomach. Spotykamy się na tym poziomie duchowym, oczywiście, a jest sprawa przeżywania swojej własnej wiary, bo zawsze się od tego zaczyna, że człowiek swoją wiarą dzieli się z innymi. A kapłan nie jest instruktorem. Kapłan jest tym, który dzieli się tym co ma. A jeżeli ma, no to się dzieli. A jeżeli nie ma, no to nie ma się czym dzielić. Więc ten element modlitwy od czasu do czasu mamy takie powiedzmy mini dni skupienia. Spotykamy się również na żeby się zintegrować, bo pochodzą księża polonini z różnych diecezji w Polsce. Z każdej diecezji można powiedzieć, mamy księży i dzięki Bogu żeby się zintegrować. Ja pamiętam seminarium, ile zawdzięczam seminarium, które sprawiło, że do dzisiaj mam taką również emocjonalną więź z moimi braćmi z rocznika moich święceń, a i tu i tam z innych roczników. Do dzisiaj, po 35 latach prawie, by utrzymujemy ze sobą kontakt i cieszymy się, że kiedy się widzimy wzajemnie. Więc ja chcę, żeby oni, ci księża, którzy są, przyjeżdżają, żeby oni przyjechali do domu. Żeby to był dla nich dom, żeby oni nie byli najemnikami, żeby nie byli wśród obcych, tylko żeby mieli dom. A ja w tym domu jako brat, ale również jako ojciec z racji posługi mojej biskupiej, chcę, żeby oni się integrowali ze sobą. Również mamy takie spotkania, że tak powiem, tu i tam przy parafii, gdzie gromadzimy się. Nie rozmawiamy o czym. In, o, o niczym innym, tylko o właśnie takich sprawach, jak tam u ciebie co się dzieje, a jakie tam masz propozycje i tak dalej. Wymiana takich nieformalnych zdań. Więc to jest jeden z tych elementów. Również w tej chwili poprzez dyskusję z księżmi, którą odbyliśmy, stworzyliśmy propozycję, żeby utworzyć centra polonijne. To znaczy, żeby nie tylko msza święta była odprawiana w parafii takiej czy innej, ale żebyśmy mogli wyjść naprzeciw właśnie potrzebom tej polonii, którą teraz mamy i asystować jej, jeżeli chodzi o rozwój rodziny, wychowanie dzieci, żeby dać tej naszej polonii, zwłaszcza tym młodym małżonkom, żeby im dać możliwość skorzystania ze wzorców, świętych wzorców, ale również ze wzorców naszych chrześcijańskich, bo wzorce świeckie są wszędzie, w telewizji, w radio itd. Natomiast my musimy im pokazywać również piękno rodziny w tym wydaniu katolickim. Także to moje ojcowanie wobec księży ono również dotyczy parafii, a więc rodzin tych poszczególnych parafialnych, które. Będą sprawiały, że twarz Chrystusa zmartwychwstałego w świecie nie tylko będzie znana, ale będzie piękna, ponieważ my, chrześcijanie, właśnie jesteśmy tą twarzą Chrystusa w świecie. Czyli ksiądz biskup to, jak powiedział, swoje ojcowanie odnośnie nie tylko do księży, ale i do polaków, do świeckich osób, którzy przecież widzą w biskupie, sądzę. Jakąś wielką ucieczkę i jakieś zaufanie. Prawda, i najczęściej tak się dzieje. No, jeszcze dodajemy ten element naszej polskiej kultury, polskiej formacji. Mogę powiedzieć w dzisiejszym czasie, że rola księdza, rola kapłana, rola ojca, rola biskupa w różnych tych grupach etnicznych jest różna. Jest bardzo zawsze emocjonalna. A kapłan jest potrzebny, biskup jest potrzebny i rzeczywiście biskup jest tym zwornikiem. Zwornikiem. On jest tym, który przez empatię pomaga ludziom podejmować decyzje. On jest tym, który zachęca. Czasami musi jak u świętego Pawła w listach, czasami musi upomnieć, ale najczęściej zachęca, podpowiada, dodaje nadziei. Więc ta rola biskupa jest bardzo potrzebna. Ludzie się identyfikują, nawet już z tych teologicznych racji, ale jest również takim widocznym znakiem obecności Chrystusa w świecie, który mówi do dzisiejszego człowieka poprzez posługę sakramentalną, ale również przez tą apostolską obecność wśród, w, wśród ludzi w widzialny sposób. Pan nasz działa w dzisiejszym świecie. Ksiądz biskup podejmuje, jak wiemy, bardzo mocne duszpasterstwo rodzin, bo Ksiądz biskup uważa, że rodzina to... Rodzina to jest najpiękniejszy znak Bożej obecności, bo Bóg jest relacją. Jeżeli mówimy ojciec, syn i Duch Święty, to jest rodzina. Relacja osób która wyraża się w Bogu, jeżeli Bóg jest relacją, to przecież my, ludzie, jesteśmy odbiciem naszego Boga. Dlatego my jesteśmy relacją relacja ojca i matki relacja dzieci, które są w rodzinie relacja między sobą ta relacja miłości, Bożej miłości przenika te relacje ludzkiej miłości. Dlatego Rodzina dla nas Chrześcijan, w ogóle z antropologicznego punktu widzenia, rodzina w ogóle człowiecza, jest nie tylko fundamentem, ale jest wszystkim w społeczeństwie. A to jest w przeciwności do tego, co się dzieje zwłaszcza w społeczeństwie amerykańskim. Ja widzę, że wy tu doświadczacie w Polsce w inny sposób. E, ocena to już należy. Należy do kogo innego. Ja mogę mówić o tej, tych relacjach w Stanach Zjednoczonych, kiedy proponuje się coraz bardziej um, indywidualizm. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie mówi się mąż, żona, tylko dzisiaj się mówi partner. Mój partner, moja partnerka. A kiedy ludzie zrozumią, co to znaczy słowo partner, to jest tylko związek. Czasowy. Dopóki ten, ta zależność międzyludzka, partnerów yy, jest konieczna albo wystarczająca, oni są partnerami. A kiedy ta ludzka zależność przestaje funkcjonować, oni spokojnie mogą się rozeć. Par partnerstwo jest rozwiązane. Kiedy mówimy mąż i żona nasze słowiańskie słowo. Małż and Żena to jest fuzja, to jest włączenie się jedno w drugim, gdzie a jest inność osób, ale jest jedność sakramentu i jedność osób. Człowiek zlewa się ze sobą. Dlatego nasza chrześcijańska rodzina jest nieprzeciwieństwem do rodziny tej promowanej w dzisiejszym świecie. Nasza chrześcijańska wizja rodziny jest jedyną prawdziwą formą rodziny, która przetrwa, bo te wszystkie związki, nazwy, one mają to do siebie, że za jakiś czas będzie nowa filozofia, która powstanie i znowu ludziom pozwoli szukać nowych form. Zachowania. Wy tu, zwłaszcza w Polsce, macie już wynik tego, te wszystkie gender sytuacje. One właśnie wyszły z tego. Początek był, nie mówimy o mężu, nie mówimy o żonie, mówimy o partnerstwie. A więc, skoro mówimy o partnerstwie, no to partnerzy mogą być różne, różne konfiguracje partnerskie mogą być, bo to jest tylko umowa. Czy to będzie umowa legalna, czy tylko umowa woli to już jest sprawa do dyskusji. Właśnie przypomina mi się katecheza papieża Franciszka, który właśnie wskazuje na jakiś kult tymczasowości, że nie ma nic całego, nic trwałego, to co ksiądz mówi bardzo zdecydowanie także, że o nie ma jest partnerstwo, a nie ma małżeństwa jako takiego i to myślę yy, jest kwestia także do duszpasterstwa, zwłaszcza, myślę, tamtejszego, w Chicago, w Ameryce, które idzie w kierunku budowania mocnej rodziny. Ksiądz biskup, to? Właśnie to jest, moja, to, jest, to jest moja myśl, to jest moje pragnienie, to jest moja modlitwa, to jest moje całe nastawienie. Dzięki Bogu, że jest wielu ludzi, którzy myślą jeszcze właśnie w ten sposób, którzy, księży, ale również i świeckich, którzy i nie tylko Polonii, ale również teraz mam możliwość kontaktowania się, z, jak powiedziałem wcześniej, z przeróżnymi grupami, ale również i tą starą Polonią, która już często a, nie używa języka polskiego, ale jeszcze ciągle e, zachowali świadomość kultury, <laughs> świadomość swojego pochodzenia. Oni na jednym z takich odczytów, które miałem na temat e, osoby etycznej. To już jest cały inny problem, ale po spotkaniu i po tych dyskusjach, któreśmy mieli, oni mi mówią Bishop, challenge us. Bishop, challenge us. Niech nas ksiądz biskup wzywa. My chcemy tego, co biskup chce. My chcemy tego. Niech nas ksiądz wzywa do tego. Dlatego ja mówię, daliście mi mandat. Oj, usłyszycie ode mnie wiele razy. Czasami nie będziecie to lubić, co ja wam będę mówił. Ale to nie znaczy, że to jest coś, Niedobrego. Ja wam chcę pokazać piękno rodziny. To mi przypomina moją własną rodzinę, chociaż bardzo niedużą, bo jestem jedynakiem, ale, ale yy, może dlatego też tak pragnę bardzo, że moja rodzina była bardzo mała, moi święci rodzice już pomarni, nie Pan Bóg da wieczny odpoczynek, ale pragnę, żeby to piękno rodziny, naszej chrześcijańskiej rodziny, bo to ma sens, bo to. Pracuje, jakbyśmy powiedzieli, w tym amerykańskim pragmatyzmie, że to pracuje. To, to jest dobry, dobry, yy, a, dobra instytucja, która sprawia, że ludzie są szczęśliwi. Już tu na Ziemi, nie tylko w niebie, ale tu na Ziemi tego szczęścia, w rodzinie przeżywają. Nie jest łatwo, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że rodzina to jest jeden wielki błysk. Rodzina to jest wielka praca. Kiedy przyszło do tego, żeby, żeby tę te rodzinę zacząć, no to wtedy zaczęła się praca dopiero. Także te, te, te elementy rodziny są bardzo, bardzo istotne i bardzo bliskie dla mnie. Czy te prace nad rodziną przekładają się na przykład na jakieś instytucjonalne rzeczy, zespoły, spotkania? Tak. Yy, właśnie. Więc mamy, mamy wiele rzeczy, jesteśmy u początku. Wiele rzeczy już jest zrobionych, więc nie, nie będziemy wymyślać koła, bo ono już jest wymyślone, więc będziemy tylko promować. Yy, spotkania, na przykład mamy yy, w Chicago, jeżeli chodzi o tą polską stronę, mamy yy, 19 tysięcy dzieci i młodzieży, a więc ich rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do szkół. Sobotnik, gdzie się również uczy religia. E, większość z nich, zdecydowana większość z nich, to są ludzie, którzy są chrześcijanami i katolikami, więc e, a w, a współdziałamy z nimi. Mamy grupy e, młodzieży akademickiej, około 10 tysięcy naszej polskiej młodzieży akademickiej studiuje na uniwersytetach naszych miejscowych. To jest armia ludzi, do których chcemy również dotrzeć i oni czekają. Są grupy folklorystyczne, ale to nie jest tylko taniec, to jest również katecheza, to jest również sposób docierania i odnajdywania ich sposobu myślenia i duchowego. I wiele innych. I teraz przez Rigę Katolicką będziemy chcieli pomagać również przez udzielanie stypendiów dla młodzieży naszej polonijnej. Żeby mogli iść na uniwersytety, żeby mogli swoje życie czynić lepsze, ale również będziemy dbali o ich formację chrześcijańską i katolicką. No właśnie, a Kiałbysz wspomniał o szkołach sobotnich. To bardzo ważny element życia polonijnego i już Tak, i ja jestem bardzo wdzięczny nauczycielom naszym, rodzicom za to, że dbają. A nauczycielom, którzy poświęcają się niesamowicie, ucząc ich historii, ucząc języka, geografii, ucząc religii, mamy prawie 800 katechetów, którzy uczą religii w tych szkołach katolickich. Ja się z nimi spotykam na tych katechetycznych spotkaniach, rozmawiamy, mają przygotowania, również troszczymy się, żeby. Te przygotowania wszystkich katechetów, kiedy, zanim im damy licencję, żeby mogli uczyć w szkołach tych sobotnich religii, oni muszą być przygotowani. Często to są ludzie już przygotowani tu z Polski, bo to są część ludzie, którzy skończyli studia w Polsce, te katechetyczne. Ale moją troską jest, żeby oni również dostosowali to swoje e, posługiwanie rodzinie, rodzicom i dzieciom. W tym kontekście Kościoła Chicagowskiego, który jest troszeczkę inny, oczywiście, niż mamy to samo wyznanie wiary, ale duszpastersko jesteśmy troszkę inni, i oni, formując te dzieci, muszą być tego świadomi i tak ich formować. A gdyby księdz biskupowi zadać pytanie, o takie spojrzenie na całą Amerykę, no bo ksiądz biskup mówi nam o, konkretnie o, Pięknej archizedy Chicago, ale przecież jest jeszcze Nowy Jork, jest wiele, wiele innych, powiedzmy, zakątków Ameryki, gdzie są Polacy i to duszpasterstwo. E, czy są jakieś łącza między duszpasterstwem polonijnym w Ameryce? One będą. One będą. One są, e, te, które są w moim odczuciu, one są często luźne, ponieważ e, odległości, to są niesamowite, to są odległości również czasowe, jeżeli chodzi o Amerykę. A to jest różność duszpasterska. Natomiast ja poprzez Ligę Religijną Religijnej Pomocy Polsce i Polonii chcę pomóc tym centrom, bo stworzyliśmy 14 regionów, które będziemy chcieli poprzez te regiony dotrzeć do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób identyfikują się z kulturą polską, z językiem, często tylko z kulturą, bez języka, ale i tych też chcemy objąć i pomóc. Księdzu informatowi już teraz dziękuję za tą współpracę, którą my obiecaliśmy sobie z niedzielą, bo my powstaje. Strona internetowa powstaje w tak zwany Wortal, jak to ja nie wiem, czy w Polsce funkcjonuje. Ja, więc Powstaje Wortal, który będzie e, chciał dotrzeć do wszystkich ludzi, którzy są, będą zainteresowani tymi tematami właśnie w tych ośrodkach, w tych regionach, a więc w Nowym Jorku, w Buffalo, e, w Detroit na, na terenie całej Ameryki. I wreszcie myślę, że y, każda polonijna a społeczność, gdziekolwiek ona jest, posługuje się tym samym y, tą samą metodologią. Kochają jeszcze więcej swoją ojczyznę niż kiedy tu są w Polsce. Więc na to składa się wiele elementów, ale kochają Polskę kochają kulturę, dlatego zresztą gdyby nie Polonia, te wszystkie tańce, one by nie przetrwały, bo tylko na Zachodzie można było i w Ameryce można było je promować, natomiast w Polsce nie było dozwolone, żeby promować te elementy naszej kultury. Więc wiele rzeczy, to co jest w Chicago, jest wszędzie. Jest wszędzie, bo Polonia jest myśli w tych kategoriach i religijnych, ale myśli w kategoriach kultury, a dbają o dzieci. Na przykład to jest nasz co za piękny obraz, kiedy cała rodzina przychodzi do kościoła, bo rodzice dbają. Czasami dzieci nie chcą iść do kościoła, zwłaszcza kiedy mają 13-14 lat i myślą, że wszystko już wiedzą i nic im więcej nie potrzeba. Rodzice im nakazują, i później oni są wdzięczni rodzicom, kiedy przychodzą do używania pełnego rozumu, więc oni są wdzięczni rodzicom, że tak im czyni. Także ta miłość rodziny, a w naszej polonijnej miłość ojczyzny, miłość kultury, patriotyzm. Czasami musimy wypracować ten prawdziwy patriotyzm, bo czasami ten patriotyzm on przeradza się w nacjonalizm, a to nie jest zdrowe. Patriotyzm nie jest nacjonalizmem, więc to jest już moja rola, żeby. Przypominać, żeby naprowadzać Polonię, abyśmy nie stali się nacjonalistami polskimi, tylko żebyśmy byli prawdziwymi patriotami polskimi. I właśnie w to się wpisuje y, najbliższa kanonizacja Jana Pawła II. Ksiądz biskup tak, jest. jest przecież święcony także przez kardynała Wojtyłę tak. jako diakon. Tak. I dlatego no, jest, jest, ksiądz biskup jest zaświadczeniem Jana Pawła na świat. Więc, a tak jak ja, ja sobie zawsze, i to mówię często o tym, że ja jestem chodzącą relikwią trzeciej klasy <laughs> trzeciej klasy relikwią, ponieważ y, byliśmy ostatnią klasą święconą przez kardynała Wojtyłę, zanim został wys, y, wybrany na stolicę piotrową. Y, spotykałem się później z Ojcem Świętym w Rzymie i to są najpiękniejsze moje wspomnienia. Nigdy bym Oczywiście nie przewidział, że będę mógł dożyć. Prawdopodobnie żadne inne pokolenie nie doświadczyło czegoś, co my doświadczamy, że e, znaliśmy świętego, który znaliśmy wielu świętych, na pewno nasi rodzice, i, i, ale człowieka, który jest kanonizowany, a więc a, a pokazany jako szczęśliwy, e, święty Jan Paweł II. A ja jeszcze miałem ten przywilej, że mogłem być w jego szkole, w jego rodzinie, o którą bardzo dbał. Polacy, jeszcze chcę powiedzieć tylko, nie tylko o Polakach, ale bardzo często biskupi, troszkę młodsi jak ja, oni, ponieważ oni wiedzą, że ja jestem również z Polski, oni przychodzą i pierwszą rzecz, oni są, mówią o sobie, że oni są pokoleniem Jana Pawła II. Oni, to jest niesamowita rzecz, że oni się tak identyfikują. Ludzie, ludzie świedcy również, którzy dzisiaj są, pracują na każdym poziomie a, a społecznym. Mówią o sobie, że są ludźmi Jana Pawła II. Ja myślę, że to jest nawet troszeczkę więcej niż w Polsce. Może u nas nie ma tyle pomników Jana Pawła II, jak w Polsce, chociaż są, ale u nas ta myśl już jest przeżywana, to co on powiedział, to na co on zwraca uwagę. Powstały instytuty różnego rodzaju, które promują myśl Jana Pawła II. Także jego wpływ za życia był bardzo wielki, ale jego wpływ jest również teraz bardzo widoczny i przez wiele, wiele pokoleń będzie widoczny. To co kiedyś, to jest moja opinia. Święty Tomasz uczynił dla Kościoła. W moim przekonaniu, nasz święty Jan Paweł Wielki będzie czynił na następne 500 lat, przynajmniej jeżeli, kiedy będziemy temu jego myśl rozwijać. A zostawił nam wiele. Jedziemy do Rzymu, bo już się żejfułaczył. Kiedy no, skupię, ja myślę, że muszę się pochwalić, że niedziela miałem bardzo dobry kontakt z Ojcem Świętym. Bywaliśmy już Rzymie jako redakcja, właśnie zawsze nas przyjmował. Mamy piękne filmy, a nawet pozdrowienie zarejestrowane, właśnie gdzie Ojciec Święty na placu nas przywita jako redakcję. Dlatego jesteśmy bardzo z nim związani i służyliśmy przez te lata Pontyfikatu Ojcu Świętemu i chcemy to robić dalej. No, jednocześnie ksiądz, Ojciec Święty wiedział, że jesteśmy także w Ameryce, bo mieliśmy przez 5 lat edycję chicagowską Jedzieli, myślimy zresztą o tym, że do tego będzie można wrócić. Będziemy, rozmawia, tak będziemy rozmawiać z jednym biskupem, bo czujemy się przy polskich biskupach i polskich, właśnie przy także ekscelencji. Jakoś bardzo ciepło i dobrze jako redakcja, bo to nas także bardzo ubogaca i zresztą celem naszym jest, żebyśmy służyli Polakom gdziekolwiek są. Także ogromnie dziękuję księdzu biskupowi, że przyszedł, że nam pobłogosławił, że udzielił nam wywiadu, rozmowy, który będzie rozpowszechniony daleko, a także zamieszczony w niedzieli. I mamy nadzieję, że będziemy teraz już w bardzo takiej świadomej przyjaźni jeżeli I prosimy dalej nas błogosławić i, i prosimy o y, dalsze życzliwe spoglądanie na niedzielę. Bóg zapaść, ja mogę tylko powiedzieć do tych pięknych słów, które ksiądz Infułat powiedział. Amen, bo to wszystko to jest troska. Ojca i Włata, niedzieli właśnie o dobro człowieka, gdziekolwiek on jest. I z mojej strony nie tylko zapewniam, ale przyrzekam, że będziemy starali się promować, bo to jest dobro, to jest dobro. Ono pochodzi od was właśnie wśród Polonii poprzez Ligę Katolicką, a ja się nie znam tak. A na bar bardzo, ale mam ludzi, którzy się znają. Tak jak miałem przyjemność zobaczyć tutaj ludzi, którzy są e, takim e, nerwem e, całej tej organizacji i wiedzą o czym mówią. Kiedy oni o tych rzeczach mówią, ja słucham, można by powiedzieć, w Krakowie, mówiono z otwartą gębą. A, e, natomiast e, ponieważ ja wiem, że oni wiedzą, co mówią, bo ja to nie wiem, co oni mówią, ale wiem, że oni wiedzą to, tą umiejętność, tą wiedzę, którą oni mają. Ale tak patrzyłem na Waszych ludzi y, tutaj chodząc. Oni mają również i miłość tego, co robią. To nie jest tylko technik, to jest, to jest misja, którą oni przedstawiają. Ja to tak odczy odczytuję z tego pierwszego kontaktu, spotkania z nimi. Także dziękuję im również za to i niech tak Pan sprawi, żeby. Ta współpraca polonijna na całym świecie była właśnie oparta na tej miłosnej zależności między naszym Panem Jezusem Chrystusem, a każdym z nas, który wywodzi się z tej pięknej ziemi, jaką jest Polska. A piękna jest Polska. Ja tak sobie jadę od diecezji do diecezji i patrzę na te piękne pola, na te piękne lasy. I mówię i nie muszę za to płacić. Bo u nas, jak, to, jak ma to jaki piękny widok, to za to się płaci. Nawet z okna, jak, jak patrzą, to, to okno na, na lasy ono drożej kosztuje. A wy to macie za darmo. Mamy ja. Jak wam Pan Bóg błogosławi, jak ja wam błogosławię Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Ja. Bóg zapłać